Spotkamy się dzisiaj w Chopinie na niekonwencjonalnej konferencji prasowej. Ruch otwiera się w kierunku mediów. Ja myślę, że ruch nigdy nie był zamknięty w kierunku mediów, ale ponieważ zazwyczaj te konferencje prasowe wyglądają podobnie, czyli my za stołem, państwo z drugiej strony, postanowiliśmy to troszeczkę rozluźnić. Pewnie może w jakimś sensie jest to otwarcie, ale myślę, że takie rozmowy czasami częściej więcej dają niż sztandarowe pytania za stołu. Patrząc na przedstawicieli mediów, to bardzo mi się spodobał pomysł. Mam nadzieję, że wejdzie Wam to w krew i częściej będziemy mogli się tutaj spotykać, a nie na sali konferencyjnej. No cieszy nas, że już na dzień dobry się spodobał. Mamy nadzieję, że tak jak powiedziałeś, wejdzie nam to w krew i stanie się jakąś tradycją i będziemy tu po prostu częściej cyklicznie się spotykali. Doszła jedna osoba odciążająca panią Drabik. Jest to dyrektor marketingu, tak? Tak, pani Marzena Mrozik będzie zajmowała się sprawami marketingowo-sprzedażowymi. Tak jak tutaj może na wstępie wspomniała pani prezes, ten dział nam będzie się rozrastał, stąd na pewno potrzebna ta osoba i myślę, że jeszcze następne. Słyszeliśmy również o przenosinach zarządu klubu do innego miejsca. Nie ma przenosin zarządu do innego miejsca. Chciałem tutaj powiedzieć, że siedziba klubu jest na ulicy Cichej 6 i tam będzie w dalszym ciągu. Po prostu przenosi się właśnie ten dział sprzedażowo-marketingowy plus księgowość. Tak jak mówię, na pewno będziemy się tutaj rozwijali, stąd potrzebne nam są nowe miejsca. Na ulicy Cichej zostaje cały pion sportowy plus zarząd klubu. W tym pierwszym roku chcemy, żeby drużyna ustabilizowała się. Chcemy, żeby ta drużyna spokojnie utrzymała się w pierwszej lidze. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nie będzie łatwo i mimo dobrego, niezłego początku, jeżeli chodzi o grę, troszeczkę brakowało nam tych punktów, także myślę, że czas najwyższy na to, żebyśmy te punkty zdobywali, bo tak jak powiedziałem, naszym celem w tym pierwszym roku grania w Orange Ekstraklasie jest utrzymanie się, takie spokojne utrzymanie się. No właśnie, te pierwsze sukcesy bardzo spodobały się kibicom i teraz wymagania kibiców, no wiadomo, idą w górę. Chyba wszyscy zapomnieli, że właśnie to był cel na ten rok, utrzymanie się, a nie walka gdzieś tam w górze tabeli. Stąd te spięcia z kibicami już coraz bardziej widoczne. Po ostatnim meczu mogliśmy to zaobserwować. No oczywiście kibice są wymagający, szczególnie kibice na ulicy Cichej, zdajemy sobie sprawę. Będziemy starali się zrobić wszystko, żeby zaspokoić ich oczekiwania, ale tak jak mówię, nie jest łatwo po tylu latach nieobecności w Orange Ekstraklasie zaraz zaskoczyć i wskoczyć na te najwyższe miejsca. Chcielibyśmy, żeby ta drużyna po prostu okrzepła, żeby udało nam się pozyskać ciekawych zawodników, takich, którzy wzmocnią tą drużynę w najbliższej rundzie i żeby, tak jak mówię, osiągnąć spokojnie cel, o którym w tym pierwszym roku myśleliśmy. Cel tak, że tak powiem, bardzo realny. Chcielibyśmy również poprawić jakość swojej gry po to, żeby mecze na Cichej były ciekawe i żeby były super dopingowane przez kibiców. Nie masz tu na myśli zmiany hostes? Nie podobają się? Ładne są. Nie, mówimy tutaj o wzmocnieniu drużyny. Tak jak powiedział pan Mariusz Klimek w jednym z wywiadów, woli przegrać jeszcze 3 kolejne mecze z tym trenerem, niż zmienić trenera, to trzeba poukładać drużynę, dobrać jeszcze zawodników. Mówię to a propos pojawiających się w mediach spekulacji na temat zmiany trenera. Ja powiem, że media zawsze spekulują o zmianie trenera, jeżeli na przykład drużyna przegra 2 mecze z rzędu, czy 3 mecze z rzędu. Tak jak mówię, my spodziewaliśmy się, że nie będzie łatwo. Spodziewaliśmy się, że pierwsza liga stawia przed nami zupełnie inne wymagania. Do zespołu latem doszło paru zawodników, a trzon, właściwie większość zawodników, to ci, którzy zdobyli awans do Ekstraklasy. Chcieliśmy, że tak powiem, pociągnąć tą drużynę dalej, zobaczyć, jak spisuje się w Ekstraklasie, jakie są możliwości tej drużyny. I tak jak mówimy, będziemy starali się zrobić wszystko, żeby ta drużyna okrzepła w tej lidze i żebyśmy mogli wzmocnić ten zespół tak, żeby w przyszłym roku spokojnie powalczyć o to utrzymanie. Oczywiście myślimy już o kolejnym sezonie. Derby z Polonią Bytom.
jak przygotowuje się drużyna do tego. Prestiż tego spotkania jest bardzo duży. Derby rządzą się swoimi prawami i niezależnie od tego, w jakim miejscu tabeli jest dany zespół, czy różnica 10 miejsc w tabeli, czy różnica jednego miejsca w tabeli, derby są zawsze emocjonujące i mam nadzieję, że też takie będą, z emocjami dla kibiców. Oczywiście dla nas jest to bardzo ważne spotkanie i nie wyobrażamy tutaj innego scenariusza niż 3 punkty dla Ruchu Łożów. Pełna mobilizacja w drużynie. Oczywiście, pełna mobilizacja. Ja myślę, że specjalnie zawodników przed takimi meczami nie trzeba mobilizować. Mają świadomość takiego wydarzenia, mają świadomość stawki i mam nadzieję, że ta świadomość tylko ich uskrzydli, a nie sparaliżuje.